opera sobie robili, wyciągali. Normalnie. To daj CD. To rozumiem. Wczoraj się dowiedziałam. Szanowni Państwo, witamy bardzo, bardzo serdecznie. Pogoda nas troszkę wypłoszyła, deszczy kropi, miało być więcej dzieci, ale tych wszystkich, którzy przybyli, bardzo, bardzo serdecznie witamy. Witam pan Waldemar. I pani Wanda. Proszę Państwa, zaprosiliśmy dzisiaj naszego pana burmistrza i pana zastępcę. Zapraszaliśmy pana starostę, wszystkich tych, którzy współfinansowali całą akcję letnią, tak zwaną scenę letnią Teatru imienia Jadwigi Warunkówny. Panie burmistrzu, prosimy o słowo, prosimy o otwarcie naszej wystawy. Zapraszamy serdecznie. Nie o targowisku przyszliśmy dzisiaj rozmawiać, ale o tym, co działo się już drugi sezon w czasie wakacji, gdzie Stowarzyszenie Teatr na Pustej Podłodze zrobił fantastyczną rzecz po raz drugi. Mianowicie zrobił cykl spektakli dla najmłodszych, a tak naprawdę nie tyle najmłodszych, bo ci starsi również tak w podeszłym wieku jak ja patrzyli naprawdę z wielkim zainteresowaniem i podziwiali kunszt tych artystów, którzy potrafią w różny sposób zainteresować dzieci, ale tą sztuką nie taką graną po aktorsku, tylko tą sztuką graną po aktorsku, ale za pomocą różnego rodzaju lalek, marionetek, mapetów, wielu innych mogliśmy się dowiedzieć, jak te wszystkie lalki, laleczki się nazywają. Fantastyczna sprawa, duże zainteresowanie dzieciaczków, dorosłych, ale myślę również wielki walor edukacyjny. I za to wszystko dziękuję wszystkim wolontariuszom stowarzyszenia, panu prezesowi, pani Wandzie, panu Sylwkowi, który pewnie też gdzieś tu krąży, bo nie ma dzisiaj pana Sylwka, ale panu Adamowi, szeregu innych osób, które... Panu Januszowi, panu Andrzejowi, wszystkim, panu Pawłowi Remezowi, którego zdjęcia dzisiaj mamy okazję zobaczyć na tej plenerowej wystawie, a który jednocześnie był tak zwanym panem akustykiem w czasie tych spektakli, dbał o nagłośnienie. Fantastyczna rzecz, cudowna praca, myślę wiele satysfakcji dla tego, co zrobiliście. Ja trzymam kciuki za to, żeby ten zapał wam nie odszedł i żeby w 2023 roku udało się zrealizować tyleż sam, a może nawet więcej przedstawień dla dzieci. Ja mam pytanie do burmistrza Walendowskiego. Czy spodziewali się, że tu będą się takie rzeczy dziać jak teatr, wystawy, przyda się i jeszcze inne rzeczy? Szanowni Państwo, przywołany do głosu. Oczywiście, że się nie spodziewaliśmy, ale tą pracę, którą wykonywaliśmy, czyli to założenie, uzgadnianie z mieszkańcami, konsultacje, budowę targowiska w tym samym miejscu, ale troszeczkę na innych zasadach, to właśnie myśleliśmy o takim wykorzystaniu tego miejsca, czyli centrum miasta, miasto żyje, mamy piękne sklepy, ale sklepy są czynne w określonym czasie, a do tego trzeba, no mamy sobotę i niedzielę i czas wolny. I dziękujemy Państwu serdecznie za to, że organizujecie nam ten czas wolny i mamy gdzie ten czas wolny spędzać. No oczywiście tutaj, tak jak Pan Burmistrz Arkadiusz Kosiński powiedział, naszym kolejnym marzeniem jest to, żeby ten teatr lalkowy był wieczny. Tego sobie życzymy i liczymy na to, że Państwo nie ustaną w swoich zamiarach i tą energią, którą macie, wasze stowarzyszenie, teatr, wszyscy ludzie dobrej woli, którzy pomagają i są zaangażowani, no żeby się przyłączali i pomagali, no bo tak cenne inicjatywy, która jest na terenie gminy Brywinów, to na pewno w powiecie pruszkowskim nie ma. Wszystkiego dobrego. Jak będą wakacje, to znowu będą teatry, bo panowie burmistrzowie nas wspierają, urząd nas wspiera, więc razem damy radę. I proszę Państwa, szaro, buro, grudzień, ciemno, a my Państwa zapraszamy do zwiedzenia pięknej, kolorowej wystawy. Pewnie już niektórzy obejrzeli, a na pewno obejrzeli, bo już wisi od niedzieli. Wszystkim tym, którzy nam pomagali, pan Janusz, Andrzej, tutaj nie wspomnę o moim mężu, który się napracował, o panu, który nam wykonywał te plansze, pan Tadeo, nasz taki zaprzyjaźniony grafik. I oczywiście Pawłowi Remezowi, który wyfotografował wszystko i uwiecznił.
I panie nieburmistrzu, prosimy pana o symboliczne odpięcie naszej wstążki i o, uważamy, że nasza wystawa będzie otwarta. Ale chciałbym życzyć wszystkiego, co najlepsze na te zbliżające się święta, zarówno dla wszystkich wolontariuszy stowarzyszenia, wczoraj był Dzień Wolontariusza, warto o tym pamiętać, ale również dla wszystkich tych, którzy dzisiaj przyszliście, tutaj jesteście, pomimo tej fatalnej pogody, przyszliście na dzisiejsze otwarcie wystawy. Wszystkiego najlepszego na święta, fantastycznych prezentów pod choinkę od Mikołaja i dobrego 2023 roku. Wystawę zdjęć Pawła Remeza obrazującą wydarzenia sceny letniej dla dzieci imienia Jadwigi Warnkówny w 2022 roku uważam za otwartą. Jatek dla Pawła, dla artysty, autora zdjęć.